to my. Chujwie, jak tu wejść, gdzie zapłacić, nie ma żadnych oznaczeń. To może wejść tu tą okolicę panoramy, jak tu dojść do czerwonego szlaku. Dobrze, to skameruję. W końcu się zaczął słuchać. Dobra. Tu słońce, tam deszcz. Idziemy. Oznaczenie widzisz? Aha. Ile to było? Ze 300 metrów? No, 400 na pewno, okrążenie jedno. O, 300-400 metrów, pierwsze oznaczenie wejścia na szlak. Czyli jednak tam to było wejście czy na szlak czerwony. Aha, i idzie już. Tak, chyba dojdziemy zaraz do tego. Czarnego. Do czarnego. Tam chyba jest nawet podwójny, czarny i czerwony, nie? Dokładnie, i to nas interesuje. Żeby się tam wbić. No niestety wejście samo na szlak nie jest oznakowane w żaden sposób. Zero słówka, czegokolwiek. Maska, nic nie ma. A gdzie idziemy w ogóle? Nie jestem przygotowana na udzielenie tej odpowiedzi. Mąż nie napisał mi scenariusza. Tandeta. Jesteś poza szlakiem? Wiem. To jest to, co ja wcześniej wymyśliłem, żeby... Ja sobie wyciągnę opaskę, bo mi wieje. Dobra. Wyciągnij. Możemy się tylko cieszyć, że nie spotkamy z tej kamieni komory celnej. Zobaczymy. Dobra, dochodzimy do... Byś nas ganiał i kazał szukać po krzakach. Obawiam się, że tak właśnie by było. Dobra, dochodzimy do budki. Skręcamy czerwonym szlakiem w lewo. I pod górę. Opłaciwszy. Nie wstępnie. Tak. Ale co ich to kosztowało wbić tam pal? Nie wiem. Zobaczymy. Dobrze. Dobrze. Yeah.
super, mam dowody, że jesteś psychiczna jednak. Zobacz, tym razem masz. I doszliśmy do zakrętu ostrego w górę. Ten świat chyba, nie? Tak jest. Pierwszy film, kiedy jesteś przede mną chyba. Absolutnie. Mnóstwo takich było w przeszłości. Dawałam ci fory zawsze. Aha. Jestem wyobrażona. Dbam o swoją męskość. A ja bym chciała ci bułeczka. Deszcz, wicher. Nie. Nic. Ale chyba nie ma wyjścia, to nie. Aha. A tutaj? Jest na kamieniu. Tak. No i to na pewno są czerwone wierzchy, nie? No. Byłby ładny widok. Byłby, gdyby nie para. No. Tak, wprawdzie nie widać tego, ale tam w oddali już jest nasz punkt docelowy, cząstkowy.
Całkiem niebrzydko. Ludzi widzę. Nie, krzyża nie widać. Dolina Kościeliska 40 minut. Na Łądzówkę stamtąd przyszliśmy. No, czerwone wierchy 3 godzinki stąd. Nieźle, nie? No, trochę tam jest. Trochę tak. Szlak nam zamknęli. Niech ich szlak. Czerwone kondom. Czerwone co? Nic, nic. Może ciebie pokażemy. To się wytnie. Wszystko po kolei. Wpierw wielka polana, Małęcka, kwadrans. Potem jeszcze większe ubezpieczenie, a potem... Grań! Żyć? Po co? Powtórz. Daj oddech, złapać człowieku. Przecież cię goniłam jak najszybciej. Żeby cię nie porwali. Nie widać. Znowu ta wieprzona ostrość ci przeszkadza? Wyrzuć ją, nie czekaj na nią. Psychiczna.
i tam. Czekam na to już od całych 5 minut. No i co? Kupa młodzieży zleciała, poleciała. Było widać. Mamy na górę. Hop, hop, hop. Bardzo śmieszne. Czemu śmieszne? O tak. Czyli my lecimy w dół? Tak. No chyba, że czujesz, że polecimy do góry. Zobaczyć krzyż? Idziemy na dół. No. Obawiam się, że nie będzie cię słychać. Taki marny sprzęt kupiłem. Mówiłam, będzie. Ta? No, chyba widać, nie? Tak. Nie. Nie jest łatwiej. Jest nieźle. No.
Uwaga, będę śpiewać. Jesteśmy na prosach. Nie za kupiańskich trasach. Jaką masz tu łaskość. Po prostu nie rozumiesz tego, tych ludzi. Płacą full kasy za doja, za kwaterę, muszą mieć na szaleństwa i tak dalej. To jeszcze wywalać kasę, wiesz, na buty, jak oni i tak w tych trampkach w Adidasach wejdą na ten giełd. Potem sobie jeszcze na gubałówkę wjadą, na Kasprowy wjadą, potem może z czegoś zejdą i wystarczy. Tylko wiesz, no. I do domu. A w butach takich też ci się może zdarzyć wypadek. Możesz się poświęcić. Wszystko się może zdarzyć. To tylko wiesz, no. Minimalizacja ryzyka, nie? Po co wydawać, jak oni może więcej nie pojadą w górę. Oho, to najciekawsze z tego ziewnięcia. Plomby, brak plomb, brak zębów. Życie. Słabo widać.
przyszliśmy? Czerwonym? Nie. Mówię, ten spacerniak, który nas miał czekać, nigdy się nie pojawił. O, niezła. Ale tu w ogóle wygląda płasko. W tym telefonie to. No. Wysokości nie oddaję zupełnie. Nie oddaję. Katarzyna, jak wrażenia po wspinaczce? To nie była wspinaczka. A co to było? Spacerek ścieżką nad ryglami. Aha. Lekko, łatwo i przyjemnie. Można iść z dziećmi narodzonymi, nienarodzonymi. Już się nie narodzą wtedy. Okej. Okay. I teraz tam na tą sarnią skałę, tak? No, no, idę, idę. Co nam tam majaczy w oddali? A bardziej mi się wydaje, że to tamto z taką ścianą to jest właśnie kościele, gdzie się będzie zabrać. Co?
wykorzystać tego na zabranie sił. Jednak. Tak. Tak myślałem, czy faktycznie nie zrobić tego. Że jutro odpoczynek? No. No, nie wiem. Kasia jest głodna. Głodna. Chodź. Idę. Ale jaka? Tam. Tam co to nie widać tego tam. U ciebie nie widać? Nie. A szkoda. Czy coraz gorzej z twoją głową? Czyli zeszliśmy. Katarzyno, wrażenie z pierwszej wycieczki? Bardzo dobrze. Myślałam, że będzie krótsza. Bardziej płaska. W tym sensie bardziej płaska. Ale cieszę się, jestem zadowolona. A teraz będę na piwo. Ale to... Nie no, duża różnorodność w krajobrazu. Co o tym powiesz? Prawda? Tak, bardzo fajnie.